tutaj, nie? I jeszcze raz się dociągniemy tak, żeby mocno do siebie się dolegać, nie? Później. Podchodzimy sobie do drzwi, ponieważ samoloty nie są takie zbyt wysokie. No są niskie i wąskie. Dokładnie, ale będziesz do siebie się dolegał, także będziesz czuł, będę ci mówił, złączysz sobie troszkę nogi razem, jak staniemy w kroku sobie, no. Będzie na przykład poczujesz sobie nogami próg, ja ci powiem zresztą, że jest próg, staniesz sobie powolutku. Łapiesz się rękami za taśmę tutaj. Włączysz sobie nogi razem w kolanach, ugniesz je mocno, bo musi być nisko, żeby w tych drzwiach cię zmieścić, nie? I ten. Będziesz się patrzył w lewo, nie? Będziesz się patrzył w lewo. Tam będzie kamerzysta, on cię będzie filmował. I ten. Przechylamy się do przodu i wypadamy. Tylko teraz tak. Połóż się w tym miejscu, gdzie stoisz. No dobrze. Jak wypadniemy. Jak wypadniemy z samolotu. Cały czas się trzymam tego. Te nogi, które masz tam ugięte, doginasz je jeszcze bardziej, no? Doginam je, tak? Tak, dokładnie. Jak to najbardziej możesz? Nogi. Głowę sobie weź do góry, tak? Dlatego, że jak będziemy spadać płasko do ziemi twarzą, to te strugi, które powietrza będą ci uderzać, będą ci tutaj rozpraszać, będziesz spokojnie sobie mógł oddychać. Jak będziesz się patrzył, znaczy skierowaną twarzą do ziemi, to ci będzie dmuchało w twarz i będziesz musiał trudno dmuchać. Po chwili jak wyskoczymy, klepnę ci tutaj ręką i sobie otworzysz sobie ręce. Tak? Tak, normalnie, tak, o właśnie, jak każdy skoczek będziemy sobie spadać, nie? A co z nogami? Cały czas tak? Nogi cały czas zgięte, nie? Tak już do otwarcia spadochronu. Dobra. Potem otworzę spadochron, to będzie 1600 metrów w tych granicach. Jak otworzymy spadochron, to będziemy sobie tam szybować. Ja będę ci dalej opowiadał, co będziemy robić do lądowania. Do lądowania zrobię coś takiego. Usiądź sobie teraz na tym. Tempo, bardzo dobrze. Złapiesz się tutaj w tym miejscu za pod kolanami. Przed tam lądowanie, swoją nogi do góry, podciągniesz sobie kolana do góry, pod dół najbardziej i wyprostujesz nogi. Wyprosty, tak? O właśnie. Będziemy lądować na tyłku, po trawie szurając, także nie będzie żadnego uderzenia. Oglądam go przez okno, chciałbym go znać i mam z tym wielki kłopot. Dziwny ten świat, gdzie chleb zdobywam w trudzie. Nie sam żar i wszystko ktoś go studzi. Prawda w garażu, rurami płynie prąd. Dzień z korytarzu, na ścieni umarł kot. Awaria od razu. Na swojej pierwszej lekcji małe dłonie ciskają nowe kredki. Dziwny pan celuje w moją głowę. Mamo, ratuj, czego tu wciąż dalej? Prawda w garażu, rurami płynie prąd. Dzień w korytarzu, na ścieni umarł kot. Awaria od razu. Dzielnego instruktora. Powiedzcie, jest takie powietrze też, nie?